2 kwietnia, dzień śmierci naszego świętego papieża, od 2015 roku obchodzony jest w Kanadzie jako Dzień Jana Pawła II. Z tej okazji w ubiegłą niedzielę pod ratuszem torontońskim odbyła się uroczystość po raz kolejny zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Toronto i Warszawy. Na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości aura w centrum miasta stawała się coraz bardziej niesympatyczna, a następująca wkrótce bezwzględna śnieżyca uniemożliwiła nam nagrywanie do tego stopnia, że z wdzięcznością przyjęliśmy wykorzystany w dzisiejszej relacji materiał udostępniony nam przez panów Tadeusza Besta i wydawcę tygodnika Goniec Andrzeja Kumora, których sprzęt dostosowany jest nawet do tak ekstremalnych warunków. W spotkaniu z udziałem orszaku honorowego rycerzy Kolumba z polonijnych parafii z Toronto, Mississauga i Brampton, a prowadzonym przez prezesa Towarzystwa Przyjaźni Toronto i Warszawy Krysa Korwina-Kuczyńskiego, któremu towarzyszyli członkowie kierowanej przez niego organizacji wraz z byłym posłem federalnym Tedem Opicem, uczestniczyli m.in. dyrektor prokury misyjnej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów ojciec Adam Filas, konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk i trustee Toronto Catholic District School Board okręgu Parkdale High Park Teresa Łapiński. Witając zebranych, Chris Korwin-Kuczyński powiedział: This special day came about as a result of 10-year effort by the Toronto-Warsaw Friendship Committee lobbying the government of Canada to establish John Paul II Day on April the 2nd. More than 50,000 postcards were sent to the Prime Minister from Canadians expressing their support for this cause. Nobody did a better job than the residents of Copernicus Lodge, who were the first to send these postcards to the Prime Minister. Are you people here from Copernicus Lodge? Is there anybody here from Copernicus Yes. Lodge? Yes. There we are. Thank you. Let's give them a big round of applause. Woo! Special thanks to former MP Vladislav Lizon and MP Ted Olpitz, who put forward the private members bill, which made every year April the 2nd John Paul the 2nd Day in Canada. Chris Korwin-Kuczyński przywołał ogromne zasługi świętego Jana Pawła II dla pokoju na świecie, porozumienia między religiami i dla zmian ustrojowych, jakie po 1989 roku miały miejsce w środkowej i wschodniej Europie. Następnie przy dźwiękach hymnu Stolicy Apostolskiej Michał Lotakow, członek Towarzystwa Przyjaźni Toronto i Warszawy, wciągnął na maszt flagę Watykanu. Zabierając głos, ojciec Adam Filas podkreślił, że wszyscy winniśmy dziękować świętemu Janowi Pawłowi II za bezkres dobra, który uczynił w czasie swojej posługi papieskiej. Especially being here in the midst of the city of Toronto, we need to thank God for John Paul II as a promoter of peace. He was the one who, as we know, who was respected by all the leaders of the world and was meeting with them and was convincing them constantly to work for peace and to work for peace in a very evangelical way by being imitating Jesus in our everyday life, who came to save everyone, no matter what race, what color, what religion we believe. He died for everyone, and this is what the Pope John Paul II was preaching. Postać Jana Pawła II i wielkość jego pontyfikatu były oczywiście tematem wszystkich przemówień, również konsula generalnego Krzysztofa Grzelczyka, który po złożeniu podziękowań byłym posłom Władysławowi Lizoniowi i Tedowi Opicowi oraz Krysowi Korwinowi-Kuczyńskiemu za ich wkład w proklamację Dnia Jana Pawła II w Kanadzie, powiedział między innymi: We Poles, we always call him our Pope. But naturally, the Pope can't be just Polish. He belongs to the world, to all nations. He is the Pope of all of us. I thank Canada, number one nation in the world, that embraced Karol Wojtyła and made April the 2nd the day of John Paul II. Thank you very much for your attention. Thank you.
Chris Corwin-Kuczyński przekazał zebranym pozdrowienia od mera Toronto Johna Torrego, który ogłosił dzień 2 kwietnia dniem Jana Pawła II w metropolii torontońskiej. Zaś Ted Opitz, który w parlamencie federalnym wspierał wysiłki Władysława Lizonia dla ustanowienia dnia Jana Pawła II w Kanadzie, przekazał pozdrowienia od przewodniczącego partii konserwatywnej Andrew Scheera oraz poinformował o mającym miejsce 3 dni wcześniej w siedzibie parlamentu ontaryjskiego uroczystym odsłonięciu obrazu świętego Jana Pawła II. To wydarzenie z udziałem premiera Douga Forda oraz proboszcza parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, ojca Janusza Błażejaka i ojca Marcina Serwina, zorganizowały polskiego pochodzenia posłanki Natalia Kusendowa i Kinga Surma. A oto końcowy fragment wystąpienia ostatniego mówcy ceremonii, torontońskiej trustee Teresy Łapińskiej. One of the great truths that St. John Paul II taught us is the value of our freedom. These days, one seems to think that freedom is the freedom to do whatever I want, or the freedom to live by my own values. However, St. John Paul II taught us that the true freedom is the freedom to do what is right, and the freedom to do what is good. It was this freedom that led St. John Paul II to support the Polish Solidarity Movement. It is this freedom that brings salt and light to the earth. It brings life and peace to all of us in our society in Canada, so that we remain the true North, strong and free. Thank you. Dwa dni później, we wtorek 2 kwietnia, hołd naszemu świętemu papieżowi oddali także przedstawiciele władz i pracowników Credit Union świętego Stanisława, świętego Kazimierza. Pod pomnikiem świętego Jana Pawła II, znajdującym się obok głównej siedziby naszej instytucji finansowej przy ulicy Roncesvalles, zebrało się grono pracowników oraz członków Rady Dyrektorów i Zarządu, pragnących uczcić pamięć bliskiego nam wszystkim wielkiego Polaka. Po chwili modlitwy i refleksji wieniec i kwiaty pod dla zgromadzonych dobrze znanym, każdego dnia oglądanym pomnikiem, zresztą pierwszym jaki powstał nie tylko w Kanadzie, ale i na świecie, złożyli członkowie Rady Dyrektorów, przewodnicząca Elżbieta Morgan, wiceprzewodniczący Henryk Gadomski i Tadeusz Jankowicz, prezes zarządu Andrzej Pitek wspólnie z Senior Development Manager Katarzyną Nycz i Enterprise Risk Manager Teresą Kościelski, wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych Krzysztof Dicuk wraz z kierowniczką regionalną Aliną Karanikołow i kierowniczką oddziału na plaży Wisła w Mississadze Alicją Grela oraz kierownik do spraw kadrowych Tomasz Falfus wspólnie z administratorem funduszy rejestrowanych Zytą Łabuszewską i przedstawicielką działu czekowego Grażyną Wieczorek. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem od ponad 30 lat zdobiącym tzw. Polską ulicę złożył także prezes Towarzystwa Przyjaźni Toronto i Warszawy Chris Corwin-Kuczyński. Wszyscy uczestnicy skromnej uroczystości ponownie odczuwali radość, że w odległej od Polski Kanadzie, dla niektórych z nich kraju emigracji, już po raz 5 obchodzony był dzień upamiętniający ich uwielbianego polskiego świętego.